Drodzy, witam Was bardzo serdecznie w sobotę 9 lipca, a na ten dzień przeznaczone są takie biblijne teksty z księgi proroka Izajasza. Nie mieli pragnienia, gdy ich wywiódł przez pustynię. Sprawił, że woda wytrysnęła dla nich ze skały. I z Ewangelii Jana, z 7 rozdziału, Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I fragment myśli Hansa Jurgena Netza. Gdy człowiek odważy się zaufać Bogu lub innemu człowiekowi, a nie tylko pokładać ufność w sobie samym, wtedy spada kropla deszczu i z pustyni powstaje ogród. Kochani, tak naprawdę od zaledwie kilku tygodni mamy to kalendarzowe lato. Jesteśmy dopiero na progu wakacji, ale już bardzo dużo słyszymy i mówimy, a przede wszystkim odczuwamy tego, że w naszym kraju panuje susza, brakuje wody. Ostatnio nawet można było usłyszeć w mediach, że w Polsce jest co najmniej kilkanaście gmin, w których podczas upałów nie było właśnie dostaw wody. Trzeba było tą wodę dostarczać beczkowozami. Nie było co pić. I wszyscy doskonale o tym wiemy, że nasz kraj, jako kraj europejski, posiada jedne z najmniejszych źródeł i zapasów wody pitnej. I innymi słowy, również nasz kraj każdego roku pustynnieje, każdego roku coraz bardziej wysycha i tej wody tak bardzo potrzebnej zarówno nam ludziom, jak i zwierzętom czy roślinom jest coraz mniej. Jeszcze chyba tego tak dobrze nie odczuwamy, ale myślę, że z każdym kolejnym rokiem będziemy niestety ten niedostatek odczuwać coraz bardziej i pewnie będziemy musieli podejmować coraz dalej idące ograniczenia czy innego rodzaju restrykcje czy wyzwania, które pomogą nam jak najwięcej tej wody zachować, a przez to także po prostu przeżyć. I myślę sobie, że w tym kontekście możemy w jakiś sposób powoli zacząć wyobrażać sobie to, jak może wyglądać życie na pustyni, jakim jest życie na pustyni, albo co to znaczy, że nie mamy co pić, że nie mamy wody. Takie pragnienie odczuwał między innymi naród izraelski, który wędrował po pustyni i któremu bardzo szybko właśnie zarówno pokarm, jak i woda się skończyły. Ale to Bóg, który nad nimi czuwał, który ich prowadził, był tym, który pozwolił im zarówno się wyżywić, jak i napoić. Jednak ten głód czy pragnienie fizyczne to nie wszystkie potrzeby, jakie my jako ludzie posiadamy. Doskonale wiemy, że jest jeszcze coś takiego jak potrzeby duchowe, głód duchowy czy pragnienie duchowe. To są wszelkiego rodzaju nasze duchowe problemy, nasze rozterki, nasze wyzwania, nasze wątpliwości, nasze pytania, na które szukamy odpowiedzi, drogi, które wybieramy, a nie jesteśmy ich pewni. To wszystko jest właśnie tym duchowym pragnieniem. Pragnienie odczuwania Bożej obecności, Bożej bliskości, Bożego prowadzenia. Tego, że nie jesteśmy w tym świecie sami i mamy tego, który nas prowadzi, który się nami opiekuje. I Pan Jezus w dzisiaj cytowanych słowach mówi bardzo jasno i wyraźnie. To On jest naszym źródłem wody, On jest naszym źródłem życia. Jeśli sami zdecydujemy, że do Niego przyjdziemy, że będziemy chcieli skorzystać z tego źródła, to w Nim bez wątpienia znajdziemy to wszystko, czego potrzebujemy. Znajdziemy tą naszą duchową wodę. To nasze duchowe pragnienie zostanie zaspokojone. I dlatego życzę Wam bardzo serdecznie, z całego serca na ten dzisiejszy dzień, byśmy właśnie
zaspokojenia tych duchowych potrzeb, tego duchowego pragnienia szukali w Jezusie Chrystusie i Jego Słowie. Niech On nas prowadzi, niech nas umacnia, niech daje nam wszystko to, co jest tak niezbędne i tak potrzebne. I nie zapominajmy też, że w czasie upałów musimy zaspokajać nasze fizyczne pragnienie, tak by i nasze ciała również pozostały w zdrowiu i odpowiedniej kondycji. Życzę Wam wszystkim udanego, dobrego, ciepłego lata i do zobaczenia w kolejnym codzienniku.